Witaj. Lekcja ta poświęcona będzie zdaniom złożonym współrzędnie. Dowiesz się, jakie zdania nazywamy zdaniami złożonymi współrzędnie, jakie warunki muszą one spełniać. Spróbujemy również sklasyfikować je i wskazać różne ich typy. Zapraszam. Zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie, jest zdaniem złożonym. Przykład. Usłyszał dzwonek, wybiegł na przerwę, nie zdążył jednak zjeść śniadania. Jeśli poszczególne zdania składowe mogą istnieć niezależnie, mówimy o zdaniu złożonym współrzędnie. I teraz przykład. Spotkał na korytarzu przyjaciela, więc bardzo się ucieszył. Zdania składowe mogą istnieć niezależnie od siebie. Spotkał na korytarzu przyjaciela. Pierwsze zdanie. Bardzo się ucieszył. Zdanie drugie. Powtórzmy. Zdania złożone współrzędnie mogą istnieć samodzielnie. W jaki sposób je dzielimy? Mogą występować zdania złożone współrzędnie łączne. Wówczas zdania składowe łączy podmiot, wykonawca czynności, miejsce i czas. Zdania współrzędne łączne mogą być połączone spójnikami łącznymi. I, oraz, też, także, tudzież. I teraz przykład. Czyta książkę i słucha muzyki. Graficznie opisujemy to w ten sposób. Uwaga! Zdania współrzędne, łączne, mogą być połączone bez użycia spójnika. Czyta książkę, słucha muzyki. Zdanie złożone współrzędnie, wynikowe. Treść drugiego zdania jest wynikiem treści zdania pierwszego. Zdanie współrzędne, wynikowe, połączone są spójnikami wynikowymi. Więc, zatem, tedy, to też, przeto, mianowicie, dlatego. I teraz przykład. Czyta książkę, więc włączył muzykę. Spójrz na rysunek. Zdania złożone współrzędnie, rozłączne. Czynności, o których jest mowa w obu zdaniach, nie mogą być wykonane jednocześnie, wykluczają się. Zdania współrzędne, rozłączne, połączone są spójnikami rozłącznymi, takimi jak lub, albo, bądź, czy. I teraz przykład. Wyłączy radio lub odłoży książkę. Spójrz na rysunek obok. Zdania złożone współrzędnie, przeciwstawne. Treść obu zdań składowych kontrastuje ze sobą. Zdania współrzędne, przeciwstawne, połączone są spójnikami przeciwstawnymi. A, ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, wszelako, wszakże, przecież. Przykład. Włączył radio, lecz odłożył książkę. Zobacz na rysunek. Zagadnienia związane z budową składniową zdań mogą sprawiać Ci jeszcze wiele problemów. Dlatego w celu uzupełnienia i rozjaśnienia wątpliwych momentów, zapraszam Cię do rozwiązania testu, który dla Ciebie przygotowałem.